Marcin, za nami mecz numer 5. Wyszliście w rywalizacji na prowadzenie i na pewno nie jest to żart prima aprilisowy. No na pewno nie, my tu nie żartujemy, my gramy na poważnie. Nie ma wśród nas jakiegoś hura optymizmu, bo wiemy, że najciężej jest zrobić ten ostatni krok. I tak skupieni jak dzisiaj chcemy wrócić do domu i jutro przystąpić do tego meczu. I to mamy tylko w głowach. Odpocząć, dużo wody wypić i w sumie już nie możemy się doczekać jutrzejszego meczu. Szybko objęliście prowadzenie po twojej bramce. Po 18 minutach prowadziliście 2-0. Później w 20 sekund Jastrzębie dogoniło ten wynik. Powiedz, co się stało? Ciężko tak teraz ocenić. Trzeba temu się przyjrzeć na chłodno, ale myślę, że to nie miało wpływu na tą dzisiejszą naszą postawę. Mieliśmy dobrą energię. Chcieliśmy, wydaje mi się, to my byliśmy tą drużyną, po której było widać, że bardziej chce zwyciężyć, bardziej chce walczyć i to się liczy. Ja byłem spokojny po nawet tych dwóch bramkach, które dostaliśmy do szatni. Czułem, że ta drużyna dzisiaj nie przegra. Jutro tak naprawdę szansa na wymarzony koniec tej rywalizacji, ale na pewno łatwo nie będzie. Na pewno nie będzie łatwo, jak każdy mecz z Jastrzębiem jest bardzo ciężki, każdy jest inny. Drużyna ze Jastrzębia jest bardzo, bardzo dobrą drużyną, super przygotowaną taktycznie, motorycznie i myślę, że oni też nie poddają się. Jutro będą chcieli pokazać wszystko, co mają najlepsze.